Cześć, ja jestem Łukasz i zapraszam Was na odcinek z nowości transferowych. Ostatnio bardzo mocno swoją kadrę przedstawiała drużyna AC Landshut Devils, za rok beniaminek pierwszej ligi. W drużynie z Landshut zostają liderzy Kai Hukenbeck, Martin Smoliński oraz Dmitri Berger. Następni dwaj żużlowcy, którzy zostają w Diabłach, to Norik Bledern oraz Erik Ries. A do tych zawodników dołączył Michael Hartel, Valentin Grobauer, Tobias Busch, Marius Hillenbrand oraz Mario Niedermayer. Ostatnio bardzo mocno na rynku transferowym stara się drużyna Startu Gniezno. Na początku poinformowała, że w drużynie zostaje Peter Kildemand. Następnie klub z Gniezna poinformował, że w klubie zostaje Filip Hellstrom-Banks oraz, że do drużyny dołącza Antonio Lindbeck, początkowo w roli rezerwowego. Nie wiadomo, jaką formę będzie prezentował Antonio po rocznej przerwie od polskiej ligi. I teraz news: do drużyny z pierwszej stolicy dołącza Ernest Koza z Unitarnów. Myślę, że to bardzo dobry ruch ze strony Gnieźnian. Niestety z klubem z pierwszej stolicy żegna się Kevin Pfeiffer, który prawdopodobnie przejdzie do PSŻ tu Poznań. Chciałbym bardzo Wam podziękować za 3 lata wspólnej jazdy na W25. To Wy napędzaliście mnie do ciężkiej pracy. Te ciary, kiedy wygrywasz ważne biegi, a Wy skandujecie Kevin. Nie da się tego opisać. W tym roku czułem się w klubie niedoceniany i na uboczu, ale Wy pokazaliście, że stoicie za mną murem. Za to chciałbym Wam bardzo podziękować. A skoro mowa o rozstaniach, z klubem z Ostrowa żegna się Patrick Hansen. Dziś chciałbym oficjalnie ogłosić, że w sezonie 2022 nie będę reprezentował barw TŻ Ostrowi. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim działaczom i pracownikom klubu, z którymi miałem okazję współpracować, wszystkim moim sponsorom za pomoc i wsparcie, mojemu teamowi oraz Wam, drodzy kibice, za wspaniały doping i atmosferę, jaką za każdym razem stwarzaliście na stadionie. Dziękuję wspaniałej drużynie, z którą wywalczyliśmy awans, na ten sukces zapracowaliśmy sobie razem. Do zobaczenia i powodzenia w PGE Ekstralidze. Czy Patryka również tak samo jak TŻ Ostrowie zobaczymy w przyszłym roku w Ekstralidze? Tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast dobrą informacją dla fanów TŻ Ostrowie jest fakt, że w klubie zostają Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński, czyli tegoroczni liderzy w pierwszej lidze. Co ciekawe, a pewnie nie mniej ważne, do klubu z Ostrowa dołącza Matthias Nielsen. Czy ten zawodnik wypełni lukę po Patryku Hansenie na pozycję U24? Zobaczymy. ROW Rybnik z nowym zawodnikiem. Rybnicki klub osiągnął porozumienie z Patrykiem Wojdyło z Wilków Krosno. Widać, że rybniczanie wyłapali naprawdę dobrego zawodnika na pozycję U24. Jest to już trzeci zawodnik po Sergieju Łogaczowie i Krystianie Pieszczku, który prawdopodobnie, bo okienko otwiera się 1 listopada, będzie ścigać się w barwach ROW-u w przyszłym sezonie. I na koniec trochę o trenerach. Nowym szkoleniowcem Włókniarza został Lech Kędziora. Czyli jednak wszystkie plotki mówiące o odejściu Piotra Świderskiego się sprawdziły. Czy trener Lech Kędziora doprowadzi w końcu Włókniarz do fazy play-off? Tego dowiemy się w przyszłym sezonie. Warto też powiedzieć o tym, że były menadżer Kolejarza Opole Piotr Mikołajczak zmienia otoczenie i oficjalnie został zakontraktowany jako członek sztabu WTS Sparty Wrocław. We Wrocławiu pan Piotr ma być menadżerem do spraw sportu. Oczywiście życzymy powodzenia na nowym stanowisku pracy. I na koniec bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio w sklepiku GKM-u Grudziądz pojawiły się figurki z Maxem Frikiem. Figurka Maxa Frike w barwach GKM-u Grudziądz już dostępna w sklepie? Czy to coś może oznaczać? Jeśli ktoś chciałby sobie sprawić taki prezent i kupić figurkę Maxa Frika w barwach GKM-u Grudziądz, to kosztuje ona tylko 25 zł. Na razie oficjalnej informacji, że Max Frik przechodzi do drużyny Gołębi, nie posiadamy. No i to na tyle w tym krótkim, ale jakże treściwym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport oraz do zostawienia łapki w górę. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!